Laudetur Jezus Chrystus. In secula seculorum. Amen. Chciałbym tutaj przywołać słowa biskupa Tyler w Teksasie, Josepha Stricklanda, odwołanego ze swojego stanowiska. Tu cytat. Żyjemy w czasach milczących pasterzy, którzy nigdy nie wypowiadają ani słowa. Dla wielu z nich zdrada ma formę cichej apatii, ponieważ wydaje się, że nie ma niczego, co kochają na tyle, by skłonić ich do działania, lub niczego, co kochają na tyle, by skłonić ich do wołania lub próby powstrzymania zdrady. Tutaj za najbardziej wyraźny przykład zdrady Pana Boga i Jego Kościoła biskup Strickland uważa sprawę byłego kardynała Teodora McCarricka. Proszę Waszą Ekscelencję o komentarz do tych słów. Znaczy, Chrystus posyłają swoich apostolów, daje im konkretne zadanie. Posyłam was jak owcy między wilki. Jeżeli ktokolwiek podejmuje się urzędu takiego kaplana, czy tam, czy zakonnika, czy zakonnicy, czy będzie należał do wyższej hierarchii kościoła, biskupie, kardynałowie, papieży, no musi wiedzieć, że on w tym świecie nie jest mile widziany i nigdy nie będzie mile widziany. Bo on jest owcą. On jest zupełnie innym ciałem, bo tu na świecie rządzi wilk. Diabeł rządzi i te, którym on daje władzę. Jeżeli tego nie wie, to od razu wtedy przychodzi chwila ciężka, jak mówi Chrystus, ja jestem pasterzem, ja jestem bramą owiec, a najemnik to on nie troszczy się o owce, bo on najemnik, jemu wszystko jedno. Przyjdzie wilk albo jakaś tam bieda jakaś, on ucieka i zostawia owce na pożarcie. On nie będzie bronił owce. Patrzmy, jak nawet w świecie dzikiej przyrody, powiedzmy, kiedy jakaś matka, czy jakieś ptaków jakieś tam, czy ptaki, czy jakieś tam zwierzęta jakiekolwiek, jak ona broni nawet przed drapieżnikiem mocniejszym od siebie, broni swoje pisklęta, czy broni swoje zwierzęta i wie, jak ich prowadzić do tego czasu, dopóki nie będą sami prowadzić się tak, żeby już wiedzieć, gdzie jest zło, gdzie jest dobro, w świecie zwykłej dzikiej przyrody. No, w świetle ludzi tak samo jest. Jest diabeł, jest Bóg. No, przecież te, które idą za Bogiem, po seminariach się uczą, powinni wiedzieć, że oni będą owcami między wilkami. Ale oni powinni być tak przybiegli jak węży, a prości jak gołębie. Powinni głosić naukę prawdziwą. Jeżeli gdzieś widzą, że troszkę to może tam narażać jakieś słowa, to muszę te słowa jednak dać taki treści, że oni byli zrozumieli nawet dziećmi. Ale tego nie dają, to oczywiście wtedy zaklamują obraz Jezusa Chrystusa i oczywiście stają się wrogami samego Chrystusa Jezusa i wrogami tych dusz, którym im powierzono prowadzić do nieba. Jeżeli, jak się mówi, powiedz to twój kolega, ja powiem jak i ty. Jak masz kolegę pijaka, to rano czy późno będziesz pijakiem. Jak masz cpacza, to rano czy późno on ciebie ściągnie do cpania, a nie ty jego do cnoty. Jeżeli masz jakiegoś wyuzdanego rozpustnika i nie wiadomo kogo, to on ciebie nauczy wszystkich rzeczy takich i zachęci ciebie do tego robić jego agendę, a nie ty jego zachęcisz do tego, żeby robić cnotliwe życie. Bo on jest upadły i on chce robić swoje rzeczy. Dlatego jeżeli my jesteśmy przez chrzest Jezusa zanurzeni w jego życie, to powinniśmy z tego wychodzić, z tego wszystkiego. Każdy z nas jest grzeszny, bo tylko jest słabym człowiekiem, nic więcej. Ale powiedzmy, jeżeli nie trzyma tego poziomu, na którym powinien się znajdować każdy na swoim miejscu, kaplan, wikary, biskup, papież i tak dalej, no to wtedy Kościół upada i to nie jest przedstawicieli Chrystusa. Jeszcze prorok Izajasz mówił, znaczy, o tych pasterzach, o tych kaplanach starotestamentalnych, którzy nie troszczyli się o lud i mówił, wy jak nieme psy. Wilk napada na trzody, na owce, a wy nie szczekacie, nie bronicie tych owiec. No to samo może dzisiaj powiedzieć każdemu, który nie broni Chrystusa, nie broni wiary,
nie broni wierzących przed różnymi sekciarzami, wspólnotami, jakimi, które wchodzą do kościoła katolickiego, wpuszczają w parafii, tam jest wioskowa parafia, tam kilka wspólnot, jedna babcia, która jeszcze się modli normalno. Reszta tańczy, potancuje, wyskakuje i robi nie wiadomo co. Dlatego słusznie Strickland mówi, no to nawet każdy, to, który ma troszkę zdrowego rozumu, widzi, że to jest czas milczących, ale on zawsze był taki. Zawsze te, które byli, stali na świeczniku, to ich próbowali zdmuchnąć, płomień ich mowy, ich czynów, uwięzić, zabić i tak dalej. A te, które byli takie przeciętne, to tak jak powiedzmy, jest świeca, która świeci i grzeje, i ona sprzeciwia się wiatrom różnym, a jest świeca, która w magazynie leży, fajna, piękna, ale bez tolku, bo z niej ani ciepła, ani światła. Tak samo dzisiejsze biskupi, kapłani, no zobaczmy to w Polsce, da, bo tutaj nagrywamy w Polsce, no to po prostu no, martwe towarzystwo. Ono dba tylko o siebie, boi się jakoś wyjść z tym, żeby powiedzieć swoje zdania. A nie trzeba czekać zdania, że my tutaj wszystkie biskupi powiemy swoje zdania, nasze zdania kolektywne. Każdy musi za siebie wypowiedzieć swoje zdanie, jakie ma, i powinno być prawdziwe w weryfikowaniu z Chrystusem, a nie weryfikowaniu ze światem, jak dzisiaj się mówi i czego lepiej by nie mówić, bo Bergoglio może ich ukarać. No to po prostu jest nonsens, to nie kapłani, a najemnicy, które tam kiedyś byli na dworzu króla, i król chciał iść na wojnę. Było 400, oni jedli z jego koryta. Ja chcę na wojnę iść. Tak, król, jest, błogosławimy ciebie, jest. Nie, nie, pójdę, spytam się proroka, który nie życzliwy mnie, Bożego proroka. Tylko mnie po Bożemu powiedz. I... Najpierw pyta się, powie, czy mam iść na wojnę, czy nie. Prorok mówi, chcesz iść? Nie, 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 ty mi powiedz po Bożemu. A po Bożemu wtedy on mówi, pójdziesz na wojnę, zginiesz ty, twój dwór będziesz zabity, będzie twoje najbliższe zabite. Mówi, dzieci, ja mówiłem, że on jest nieżyczliwy. Posadził jego do lochu, do więzienia i poszedł na wojnę, zginął. No to kto był prawo? Prorok ten, który mówił, czy ten, który mu kazili jemu? Te będą dalej kazić innym, bo do tego przeznaczenie. Tak samo dzisiaj episkopat na świecie, za wyjątkiem niektórych, które naprawdę jest niewiele na świecie, które coś mówią publicznie i jasne rzeczy opowiadają, reszta innych prosto milczy. Tych biskupów naznaczają coraz gorszych, tych, którzy będą lizać wszystko, ażeby tylko dostać się na miejsce chlebne i nic nie robić palca po palcu, bo oni pracować nie umieją, a prosić się wstydzą. Dlatego będę wszystko się trzymać z tego, jak im będą mówić agendę światową, masońską, a nie chrystusową. Dlatego jest milczący psy, które nie szczekają. Oni się obrażają, że tak, jak to można im mówić, tak, no i tak jest. Takie psy nadają się tylko na mydło, a nie na to, żeby tam gdzieś jeszcze z nich coś mogło być. Oni nieużyteczne. Słudzy nieużyteczne, które nic dobrego nie robią nie dla siebie, nie dla trzody. A Chrystus jest pasterzem dobry, który życie daje za swoje owce. Oni życie same za siebie nawet nie chcą dać, bo boją się wszystkiego. I jakiegoś małego powiewu wiatru, jakiejś groźby małej tam. A i tutaj władza ich postraszy, biskupów w Polsce, że może zabrać im jakieś przywileje, to oni już na tematy mocne się nie wypowiadają. Bo każdy ma haczek na jakieś tematy, albo seksualne, albo jakieś pieniężne, albo jakieś tam, w jaki sposób ich wybierali, kto tam uczestniczy w tych wyborach, jakimi przykupstwem, czy jakimiś innymi sposobami. Oni to robili, dlatego cicho siedzą, bo mają, jak się mówi po rosyjsku, jest takie przysłowie. Свинья ма то свои, как то себя называют, рыло, да, чи як то? Як? Рей. Рей свой ма, таким в пуху, таким, же то есть теж брудный, забрудзонный, нечистый. Для того, має мільчець, як хтось нема того всього, ну то мови, то це мови. Же нема грехи, здесь сповіда, перед таким самим капланом, як сам, визнає свої грехи перед Богом і далі континує. Piotr kiedyś grzeszył, opłakiwał swoje grzechy, a oni grzeszą i nie opłakują swoich grzechów. Oni jeszcze zmuszają innych kapłanów. Ja spotykam się z kapłanami, które naprawdę cierpią od swoich biskupów. To jest prosto biskupi kurie, to cała mafia, jak to się, żandarmeria,
która tylko siedzi i przygląda się, żeby czegoś ksiądz na swojej parafii nie wypowiedział się takiego, co nie jest zgodne z nauczaniem tam gdzieś na szczycie. To nauczanie do czego nie prowadzi, nie prowadzi do nieba, nie prowadzi do zbawienia wiecznego. To tylko jakieś takie zabawianie się w religijność bergoliańską, no i posoborowońską taką, która ni do czego nie prowadzi, tylko do zatraty zbawienia ludzkiego. A diabeł przyjdzie na tym tle i wtedy będzie mało jemu pracy. Będzie odpoczywał i będzie tylko ściągał resztę, co jeszcze pozostanie. Słusznie mówię Strickland, to co powiedział, do tego jego też wyeliminowali. Nie tylko, że kapłani się nic nie opowiadają na przypadek tego Makaryka tam, no bo to taki to głośny przypadek, da? Milczą biskupi, milczą kardynalowie, albo robią to same. Że, ja bym tak powiedział, że jakby dzisiaj Chrystus przyszedł i powiedział, by powiedzieć się coś o Makaryku, może by byli chętni rzucać kamienie na niego, ale by Chrystus powiedział, jeżeli wy bez grzechu, to rzućcie kamienie. Na pewno wszystkie by odeszli, bo mają coś podobnego, albo tak jak on, albo blisko do niego. Kiedy ktoś wie troszeczkę nawet swego życia, to robi wnioski prawdziwe. A kto nie zna życia swego i nie chce rozumieć, co się dzieje na świecie, to wtedy daje wnioski niewłaściwe albo milczy, bo nie ma pasji. Jeżeli ktoś ma pasję, powiedzmy, kocha kogoś, to kocha, zobaczmy, jak to jakieś filmy pokazuje, nie? Te, które chcą pokazać pasję, tam, miłość taka, że po prostu tego człowieka tak męczy, tak dręczy, że wydaje się, że on był taki seks, taki wszystko takie, że ktoś się mówi i wszystkie zachwycają się tym. To tylko dlatego, że ten, który pokazuje film, pokazuje jakieś takie wyuzdania pasyjne, takie, który, jak to się mówi, zdarza się może raz w jakimś takim, to nie miłość, to tylko jakby pokazali prawdziwą miłość plus jakąś rzecz intymną, to wtedy to uzupełnia jedno drugiego. A miłość bez tego jest zupełnie absolutnie inna. Dlatego, kiedy dzisiaj opowiada się o tych bzdurach tylko cielesnych, niżej pasa, a nie wyżej pasa, nie jest kulturowo i duchowo nie jest opanowany przez duch ludzki, a tylko ciało panuje nad duchem, to jest po prostu człowiek marionetką, staje się zakładnikiem swojego ciała, swoich rząd i pycha oczu, pycha świata, pycha żywota i pożądliwość zawłaszczają człowieka i robią jego rzeczy niewłaściwe. Nie idzie właściwą drogą, szeroką, przestrzenną, która prowadzi do piekła. Wydaje się, że wszystkie się śmieją, zadowolenie. Lepiej z takiej drogi wyjść, kto jeszcze umie, coś się rozumie, ażeby wejść na wąską, kamienistą drogą, która prowadzi do Chrystusa i być zbawionymi i prowadzić tam tych, których im powierzony, bo inaczej będą tam samo nad szerokie drogi, która skończy się piekłem, a nie niebem. Tak by powiedziałem na ten temat, bo tutaj nawet do biskupów już nie ma co mówić, nawet kiedyś coś mówiłem jeszcze, nawet z pasją taką bez tolku. Nie ma w tym żadnej z ich strony jakiejś werwy, nic nie ma. Prosto takie emeryty takie, ktoś zgnusniali takie, chociażby emeryta jakieś się odezwał tam, że ja zrobiłem, coś powiedział. Nie, oni zależą od chleba, oni chcą umrzeć na poduszkach, żeby ich zaniesli na niebo najpierw siostrzyczki usługujące w tych domach starców i nie wiadomo gdzie jeszcze i oni wtedy będą takimi, jak to się mówi, przywilejowanymi osobami. Piekło przyjmuje wszystkie, które tam nagrzeszyli. Diabeł bez rozbioru bierze grzeszników i by tam dzieci pierwsi, a nie ostatni. Koniec, kropka. Dla mądrych wszystko powiedziane, dla głupych nie ma tam co rozmawiać, bo to tylko będzie przedłużać się program, a oni i tak pozostaną niemymi psami, bo oni do tego jest przeznaczenie i sami taką drogą poszli. Dziękuję. Amen. Jezu, zajmie się nimi biedakami.